Dzień dobry, witam serdecznie z Rogalina. To nasza kolejna propozycja spędzenia czasu wolnego w atrakcyjnym miejscu. Pokażemy Wam to urokliwe miejsce z lotu ptaka. Zapoznamy z historią pałacu i jego wnętrzami. Pospacerujemy po ogrodzie francuskim i odwiedzimy stare dęby. Zajrzymy do wspaniałej galerii obrazów, aby podziwiać wspaniałe dzieła polskich i światowych malarzy z przełomu XIX i XX wieku. Odwiedzimy także powozownię. Na zakończenie wizyty w Rogalinie zajrzymy do kościoła świętego Marcelina i mauzoleum Raczyńskich. Wieś Rogalin sięga swymi początkami XVIII wieku. Ta niewielka miejscowość swoją sławę zawdzięcza pięknemu położeniu, ciekawej historii i niemal nienaruszonej kompozycji zespołu pałacowo-parkowego, głównej siedziby zasłużonego dla Polski rodu Raczyńskich. W roku 1766 dobra w Rogalinie nabył Kazimierz Raczyński, wówczas zamożny szlachcic i pisarz wielki koronny. W latach 1770-1776 wybudował tam swą rodową siedzibę. Przed jej powstaniem w istniejącym tu ówcześnie dworze urodził się Krzysztof Arciszewski, słynny admirał floty holenderskiej i generał artylerii króla Władysława IV. Dzieło rozbudowy posiadłości kontynuowali jego następcy Filip Raczyński, który był kuzynem, a zarazem zięciem Kazimierza. Natomiast prace zakończone zostały przez wnuka Kazimierza i syna Filipa, Edwarda. Posiadłość pozostała w rękach rodziny do 1939 roku. W latach 70. XVIII wieku Rogalin stał się centrum życia towarzyskiego, politycznego i kulturalnego. W nowo wzniesionym pałacu Kazimierz Raczyński podejmował w nim rzesze gości. Będąc już wówczas pisarzem wielkim koronnym, następnie starostą generalnym Wielkopolski i marszałkiem nadwornym koronnym, kształtował zarówno politykę sprzyjającą reformatorskim planom Stanisława Augusta, jak i miejscowy gust artystyczny. Tympanon nad wejściem ozdobiono używanym przez Raczyńskich herbem na łycz. Z głównym budynkiem pałacu połączone są skrzydła dwóch oficyn bocznych. Zwieńczenie pałacu stanowi postać rzymskiego tarczownika, na którego tarczy umieszczone zostały litery KR, inicjały pierwszego właściciela pałacu. Od strony zachodniej do pałacu przylega ogród francuski. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Malownicze położenie w Dolinie Warty, otoczenie wiekowych dębów pozwalało na stworzenie siedziby, której walory artystyczne zaspokajały ambicje jej fundatora, zaś bliskość Poznania umożliwiała stałe uczestnictwo w życiu publicznym i towarzyskim. Pod koniec XX wieku te niemal nienaruszone, niezwykle cenne walory przyrodnicze i krajobrazowe zdecydowano się chronić przez powołanie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W ostatnich latach odtworzono wnętrza pałacu, jak i nadali im właściciele, do przełomu XIX i XX wieku.
Utracona część wyposażenia została zrekonstruowana na podstawie starych fotografii, rysunków, wspomnień dawnych mieszkańców, gości oraz służby. Lądujemy, kupujemy bilety i udajemy się do pałacu, aby zwiedzić jego wnętrze. Zwiedzanie zaczynamy od jadalni. Ze ścian spoglądają portrety przodków. Na uwagę zasługuje portret nad drzwiami wejściowymi przedstawiający Filipa Raczyńskiego, gobelin z XVI wieku oraz szafy z mieścińską porcelaną i srebrną zastawą stołową z XVIII wieku. Salon owalny był jednym z ważniejszych wnętrz pałacu. Nazywano go malinowym albo czerwonym ze względu na kolor ścian. Uwagę przykuwają kominki, żyrandol i kinkiety. To w tym salonie przyjmowano gości. To kameralne wnętrze służyło do poufnych rozmów i wypoczynku. Gabinet wypełniają meble z XVIII i XIX wieku. Na uwagę zasługuje kominek z szarego piaskowca z lustrem. Salon herbowy jest bogato zdobiony tkaniną z herbami rodowymi Nałęczów i Działyńskich. Na ścianach podziwiamy kolekcję portretów rodziny Raczyńskich. Z sufitu zwisa 12-ramienny, neorokokowy świecznik z miśnińskiej porcelany z XIX wieku. Salon otworzono wraz z tkaninami i meblami. Znajduje się tu wizerunek Kazimierza Raczyńskiego oraz duży portret Rogera Raczyńskiego, czwartego pana na Rogalinie, autorstwa znakomitego portrecisty polskiego Henryka Rodakowskiego. Z salonem herbowym sąsiaduje sypialnia Róży Spotockich, żony Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, kobiety o wybitnym intelekcie, cieszącej się ogromnym autorytetem. Bogactwo dekoracji, liczne meble, drobiazgi, obicie ścian z motywami kwiatowymi nadają kobiecy charakter pomieszczeń. Warto zwrócić uwagę na portret Elżbiety z Krasińskich, Tyszkiewiczowej, który namalował Jacek Malczewski, rokokowe lustro w srebrnej ramie oraz piec kaflowy ze scenami z bajek La Fontaine. Warto zwrócić uwagę na portret Rogera i Edwarda Raczyńskich, namalowany przez Jacka Malczewskiego oraz portret żony Edwarda, Róży. Dekoracje, sztukaterie i tkaniny przypominają stan z XVIII wieku. Z wyposażenia salonu szczególną uwagę zwracają wysokiej klasy intarsjowane meble z XVIII wieku, w tym stolik do gier. Najważniejszą osobą, która rozdzielała obowiązki, wypłacała pensje pracownikom, zajmowała się administracją, korespondencją, przechowywaniem najcenniejszych dokumentów i kosztowności, był major domus. Jednym z nich był Łukasz Szerzyński, którego portret autorstwa Jacka Malczewskiego możemy oglądać nad XIX-wieczną kasą pancerną. Pracował on dla trzech kolejnych właścicieli. Przez klatkę paradną wchodzimy na piętro pałacu. Uwagę zwraca galeria obrazów rodziny Raczyńskich, zrekonstruowany zegar z herbem Raczyńskich Nałęcz, tablica marmurowa upamiętniająca postać Krzysztofa Arciszewskiego oraz balustrada z łańcuchami symbolizująca dążenie Polski do niepodległości. Wygląd klatki paradnej prowadzącej na piętro pałacu to także efekt działań trzech pokoleń właścicieli. Biblioteka Hendlowska powstała w latach 1893-1895 z inicjatywy Edwarda Aleksandra Raczyńskiego i jego żony Róży
z dawnej reprezentacyjnej sali jadalnej. Zaprojektował ją Zygmunt Hendel. Ze względów patriotycznych prace przy urządzaniu biblioteki realizowały, zgodnie z życzeniem Raczyńskich, firmy polskie, poza jednym wyjątkiem. Wykonawcą sztukaterii był artysta z Włoch. Rekonstrukcję biblioteki wykonano w oparciu o stare fotografie i szczęśliwie zachowany kompletny zestaw projektów. Wnętrze wypełniają dębowe szafy z bogatą snycerką, z ramami ze złoconego brązu i kutą balustradą na galerii piętra. Nad kominkiem znajduje się portret Rogera Raczyńskiego oraz ojca Edwarda Aleksandra, autorstwa Leona Kaplińskiego. Uwagę przykuwa ozdobny piec i paradna kołyska, w której gościom pokazywano nowo narodzonych potomków. Sąsiadujący z biblioteką Salon Amorków nazwę zawdzięcza tematyce znajdujących się tutaj obrazów. Autorem płócien z niesfornymi amorkami jest Ludwik Firman. W tym reprezentacyjnym salonie przyjaciel rodziny, laureat Nagrody Nobla Henryk Sienkiewicz, pisał fragmenty powieści Rodzina Połanieckich i Quo Vadis. Zbrojownia to największe pomieszczenie pałacu. Umieszczona w dawnej sali balowej zawierała zbiór militariów i pamiątek narodowych, co widzimy na starych fotografiach. Edward Raczyński, jako zdeklarowany monarchista, wyeksponował broń i pamiątki z czasów panowania Łokietka i Sobieskiego, którzy dążyli do zapewnienia dziedziczności tronu w Polsce. Zbrojownia w Rogalinie wpisała się w ogólnonarodowy nurt poczynań zmierzających do wydobycia z zapomnienia i zachowania dla potomności wszelkich pamiątek, które w warunkach utraconej niepodległości miały budzić wspomnienia historyczne. Razem z dokumentami dotyczącymi dziejów Polski stanowiły w pojęciu Edwarda Raczyńskiego majątek moralny narodu, którego pilnie przestrzegać należy. Warto zwrócić uwagę na portret generała Jana Henryka Dąbrowskiego z roku 1810, fortepian skrzydłowy z XIX wieku z tej samej fabryki co oryginał, który zaginął. Pierwszy miał srebrną płytkę z napisem, że wybierał go Fryderyk Chopin dla Elizy Krasińskiej oraz po piersie z miśnińskiej porcelany ukazującym Margaretę Friedę Hess, prima ballerinę baletu Królewskiej Opery w Dreźnie. Żona Rogera Raczyńskiego urządziła swoją sypialnię zgodnie z ówczesną modą, obicia ścian tkaniną z powtarzającym się motywem kwiatowym, prosta forma zasłon z tego samego materiału. Całość uzupełnia portret męża, meble i toaletka. Sypialnia Rogera Raczyńskiego. Na uwagę zasługuje portret Matki Róży oraz zrekonstruowany piec kaflowy. Na zakończenie naszego spaceru po pałacu zwiedzimy salon Rogera. Za czasów Rogera Raczyńskiego, wojewody poznańskiego, jego salon był wnętrzem reprezentacyjnym. Rangę pomieszczenia podkreślają wiszące tu obrazy. Skrzydło ołtarzowe z XVI wieku z przedstawieniem rodziny Matki Boskiej. Portret prymasa Michała Poniatowskiego, autorstwa Marcellego Bocciarellego oraz inne obrazy o tematyce religijnej, a także pejzaże i sceny myśliwskie. Zanim zbudowano galerię obrazów, królowała w nim melancholia Jacka Malczewskiego, uważana za manifest polskiego symbolizmu. Kończymy wizytę w pałacu i udajemy się do przyległego Parku Francuskiego. Od strony zachodniej do pałacu przylega ogród francuski. Powstał jednocześnie z pałacem w drugiej połowie XVIII wieku. Kompozycję ogrodu uzupełniają mitologiczne posągi bóstw. Podczas II wojny teren ogrodu został zniszczony. Po przejęciu przez Muzeum Narodowe w Poznaniu zrekonstruowany.
Na zachodnim skraju ogrodu znajduje się zamknięcie w postaci kopca, tak zwanego Parnasu, pełniącego w przyszłości rolę punktu widokowego. Ramy ogrodu są wyznaczone strzyżonymi szpalerami grabowymi. W Rogalinie i jego okolicach występują liczne, luźno rozmieszczone, wspaniałe okazy dęba szypułkowego. Wiele z nich to pomniki przyrody, niekwestionowane ikony tutejszego krajobrazu. Najsłynniejsze o imionach Lech, mający w obwodzie 6,33 m, Czech 7,35 m, niestety martwy od 1992 roku. Co ciekawe, w tym roku zakończyła swe istnienie Czechosłowacja, dzieląc się na dwa suwerenne państwa narodowe, Republikę Czeską i Republikę Słowacką. Trzeci największy to Rus, 9,15 m w obwodzie, aktualnie najgrubszy w Rogalińskiej Dąbrowie. Istnieje legenda o Lechu, Czechu i Rusie, braciach, którzy przed wiekami dotarli do Rogalina, by posadzić nazwane ich imionami trzy dęby. Trwanie tych drzew przez wieki poruszało wyobraźnię niejednego ludzkiego pokolenia. Jest jeszcze dąb Edwarda, mający 6,18 m w obwodzie. Rośnie on nieopodal pałacu w urokliwej scenerii naturalistycznego parku krajobrazowego o powierzchni 27 hektarów. Dawniej było to aż 300 hektarów. Myśl stworzenia publicznie dostępnej galerii towarzyszyła Edwardowi Raczyńskiemu od samego początku jego kolekcjonerskich poczynań. Obrazy kupował z wystaw, a najczęściej wprost z pracowni artystów, głównie krakowskich i warszawskich. Zgromadził w ten sposób znaczny zbiór dzieł, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehofera, Józefa Pankiewicza, Władysława Podkowińskiego, Olgi Boznańskiej, Juliana Fałata, Leona Wyczółkowskiego, tworząc jedną z najwspanialszych kolekcji współczesnego malarstwa na ziemiach polskich, liczącą prawie 500 dzieł sztuki. Obecnie zbiory w galerii są własnością Fundacji imienia Raczyńskich, powołanej przez ostatniego z rodu Edwarda Bernarda, byłego ambasadora i prezydenta, który dziś spoczywa w rodowym mauzoleum niedaleko galerii swojego ojca. W 1897 roku Raczyński zakupił monumentalny obraz Joanna d'Arc pędzla Jana Matejki, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy historycznych. Dzieło to swoim ogromem, prawie 10 na 5 metrów, przytłoczyło jedną z sal. Zadecydowano wówczas o postawieniu budynku z przeznaczeniem na galerię obrazów. Na szczególną uwagę zasługuje prezentowana w Rogalinie największa w kraju kolekcja dzieł Jacka Malczewskiego, ucznia Matejki, malarza, symbolisty z przełomu XIX i XX wieku. Do ważnych elementów rezydencji Raczyńskiej w Rogalinie należą powozownia i znajdująca się po przeciwnej stronie dziedzińca stajnia. Wynikało to nie tylko ze względów użytkowych, ale też prestiżowych. Niemal do końca XVIII wieku paradne zaprzęgi, ozdobne powozy oraz obsługa w odpowiednich strojach stanowiły ważną część ceremoniału dworskiego i określały pozycję społeczną oraz zamożność właściciela. W nowej ekspozycji powozowni odnaleźć można powozy gospodarczo-administracyjne, sportowo-spacerowe, przeznaczone do zaprzęgu dżentelmeńskiego, czyli powożone przez właścicieli, oraz pojazdy reprezentacyjne i wyjazdowe, obsługiwane przez zatrudnionych stangretów. Są tu także sanie wyjazdowe i lektyki. Całość dopełniają akcesoria podróżnicze, takie jak kufry, skrzynie, czy też używana w saniach do ogrzania nóg, tak zwana stopa. Kościół pod wezwaniem świętego Marcelina został wybudowany w latach 1817-1820 na polecenie Edwarda Raczyńskiego. Architektonicznym pierwowzorem dla tej budowli była świątynia rzymska.
Na frontonie świątyni, podtrzymywanym przez kolumny koryńskie, jest umieszczony napis Divo Marcellino, Boski Marcellino. Edward Raczyński w ten sposób uczcił ciotecznego kuzyna Marcelego Lubomirskiego, żołnierza napoleońskiego, poległego w 1807 roku podczas oblężenia Sandomierza. Świątynia podzielona jest na dwie kondygnacje. Górna, o dekoracji klasycystycznej, pełniła funkcję kaplicy pałacowej. Obecnie to kościół parafialny. Dolna to mauzoleum. W dolnej części świątyni mauzoleum znajdują się trzy sarkofagi, w których pochowani są prezydent hrabia Edward Raczyński, Wanda i Ryszard Dębiński Herburawicz, Konstancja i Roger Raczyński. Na ścianach mauzoleum znajdują się tablice nagrobne, między innymi tablica, za którą spoczywa serce hrabiego Edwarda Raczyńskiego, fundatora tej świątyni. Pałac i jego otoczenie jest jednym z tych miejsc, które warto i należy odwiedzić. Teren, który oddany został do dyspozycji zwiedzającym, jest na tyle obszerny, że za każdym razem możemy trafić w miejsca, o których nie mieliśmy pojęcia. Podczas naszego pobytu nie mogliśmy zwiedzić gabinetu londyńskiego, gdzie tworzyła się także historia Polski i tajemniczych zakamarków pałacu. Został on w tym dniu wyłączony ze zwiedzania. Obecnie wiernie odtworzony gabinet znajduje się w północnym skrzydle Rogalińskiego Pałacu. Stało się to możliwe dzięki przekazaniu przez rodzinę Raczyńskich pełnego wyposażenia gabinetu Fundacji imienia Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jan Nowak-Jeziorański tak wspomina londyński dom Edwarda Raczyńskiego. Do jego skromnego mieszkania ciągnęły bez przerwy pielgrzymki z Polski. Odwiedzał go Wałęsa, trzej premierzy, ministrowie, działacze polityczni, pisarze i artyści. Przyjmował wszystkich z tą samą prostotą i serdecznością. Służył ludziom i ojczyźnie swą rozległą wiedzą i mądrymi, wyważonymi sądami. Polecam to miejsce zdecydowanie. Ja z pewnością jeszcze kiedyś tu zajrzę.